Druga edycja krakowskiego festiwalu odpowiedzialnego biznesu już za nami. To studencka inicjatywa, której głównym celem jest promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu CSR. Chcemy przez ten festiwal, krakowski festiwal odpowiedzialnego biznesu, przybliżyć młodym ludziom to, co powiedziałem, ideę odpowiedzialności w biznesie oraz pokazać im, jak to wygląda od środka. Podczas tego festiwalu wiele firm przyjeżdża i pokazuje, jak to od środka u nich wygląda i jak oni stosują CSR w swoich działaniach biznesowych. O koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu sporo wie prezes Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My. Stowarzyszenie to poprzez swoje działanie chce zachęcić firmy i instytucje do wspierania drobnych wytwórców z krajów rozwijających się, którzy w warunkach wolnego rynku przegrywają z dużymi korporacjami, a kupowanie ich produktów pozwoli im utrzymać się z pracy własnych rąk. Społecznie odpowiedzialna firma to taka, która dba o to, żeby w praktykach operacyjnych uwzględniać etyczne pochodzenie, bądź to surowców, które przetwarza, bądź produktów, które stosuje. Bądź na przykład stosuje również w biurach kawę i herbatę o etycznym pochodzeniu pochodzącą ze sprawiedliwego handlu. Tym objawiają się w praktyce odpowiedzialnego biznesu działania na rzecz sprawiedliwego handlu. Bo to właśnie my, konsumenci, wspieramy tę ideę nabywając produkty. Zachęcamy firmy, aby w ramach praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu korzystały z produktów sprawiedliwego handlu. W ramach krakowskiego festiwalu odpowiedzialnego biznesu 19 marca w Fortach Klepasz odbył się Green Fashion Show, czyli pokaz różnorodnych kreacji stworzonych przez studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru z Krakowa. Na wybiegu dominowały ubrania zrobione z materiałów recyklingowych. Green Fashion Show jest imprezą towarzyszącą krakowskiemu festiwalowi odpowiedzialnego biznesu. Zebraliśmy się, żeby podziwiać razem projekty studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Oprócz pokazu w programie znalazł się też recyklingowy showroom, tutaj projekty z drutu, z papieru, z syntetycznych materiałów. I co więcej, zorganizowaliśmy też panel dyskusyjny o takiej biznesowej stronie Recycled Artu i tutaj zaprosiliśmy traszki, czyli ludzi, którzy przerabiają stare, zużyte banery reklamowe w nietuzinkowe torby. Oprócz toreb z banerów reklamowych można było zobaczyć wytwory z syntetycznego papieru Tyvek. Pomysł wziął się stąd, że moja kolekcja dyplomowa do SAP-u była inspirowana papierem i tak w poszukiwaniach natrafiłam na Tyvek, czyli syntetyczny papier, który ma właściwości jak połączenie papieru, folii i materiału. Jest nie drący się, nie plamiący, można go prać w pralce, można po nim rysować, drukować, cokolwiek się zechce. Katarzyna Janus-Fitz i Dominika Haja ze sztuki stworzyły biznes. Specjalizują się w projektowaniu architektury wnętrz oraz elementów ich wyposażenia. Jak mówią projektantki, są świetną propozycją dla studentów, chcących w niebanalny sposób urządzić swoje mieszkania. Powstały dwie linie mebli tekturowych, linia basic tak zwana, razem z zabawkami dla dzieci oraz linia mebli barokowych, czyli takie odzwierciedlenie takiej jakby mody na neobarokowe rzeczy. I takie trochę zaprzeczenie formom, materiałowi, jakiego używamy. Recykling w większości kojarzy się tylko z segregacją i kolorowymi koszami. Jednak to aktualnie bardzo modny trend. Więc zacznijmy przywiązywać większą wagę do drutów, kapsli czy też starych plakatów. Wszystko po to, by styl eko nie przeminął.